Witam, witam, witam. Niedzielny poranek, co chciałem powiedzieć taką, taką fajną anegdotkę. Wam tam wczoraj pisałem taką wypowiedź. Na FB. ja wyglądam. Taką wypowiedź na FB. O tym Jak tam ktoś wam w życiu wiecie źle życzy, czy Was tam hejtuje. Tak wiadomo, są te kanały, to wszystko, to wszystko. To jest przeważnie, tak już to kiedyś powiedziałem. To jest przeważnie ktoś, kto sobie z czymś tam w życiu nie dał rady, tak? Ale co mamy robić z tymi ludźmi? Co mamy z tymi ludźmi robić? Wyciągać do nich ręce ja to cały czas powtarzam wyciągać do nich ręce i im pomagać. Czemu? Bo oni są po prostu zakompleksieni. No, tak to właśnie wygląda. To nie jest nic innego. To są po prostu kompleksy, których się nie mogą pozbyć. To jest tak samo jak ktoś zaczyna w siebie ładować towar. Czemu go zaczyna ładować w siebie? 25% ludzi na świecie. Chyba zęby trzeba umyć. 25% ludzi, procent ludzi nasi, tych kulturystów całych robi to po co? Żeby wejść na scenę, tak? A 75% po co to robi? 75% może nie. Drugie 25% po co to robi? Żeby w lato ładnie wyglądać, tak? Jak wychodzą na basen, czy na plażę, czy cokolwiek, tak? Czy tam się spodobać dziewczynie jakieś, czy tam swojej żonie, żeby tam może się poprawiły relacje, tak? Łóżkowe, czy w ogóle jakieś tam... A 50% ludzi po co to robi? Właśnie, żeby się pozbyć kompleksów. oni nie widzą jednej rzeczy. Sięgają po złe rzeczy, po złe towary, które ich leją bardziej. Nie mówcie tu, że ja po taki sięgam, ja taki genetycznie ulany cały czas jestem. To, że teraz się chcę wyczyścić, to jest tylko to, żeby udowodnić sobie i innym, że da radę to zrobić. Ale po co sięgają po to, tak jak mówię, żeby być większy, czy podkreślić swoje co, tam właśnie gdzie patrzę na dół. Jak tam czegoś nie ma, to co? To wybiję chociaż górę, tak? Czymś tam się przypodoba. Ale co chciałem powiedzieć? <laughs> Sięgam po rzeczy. i się wrzucę lekko przetworzony. To, czyli Boczuś, jest fajny, bo nie ma w nim soli. Kupuję taki akurat, żeby nie było w nim za dużo soli. Tam jest chyba 0,00, zobacz. Eee, 0,56. I one są bardzo tuste W Polsce berlinki, czy jak to się tam nazywa Także dzisiaj troszeczkę produkty są przetworzone Takie malutkie, takie cienkie, nie wiem jak to się tam nazywa Berlinki, jedynki, nie wiem Tutaj też to w Niemczech jest, tak? To to wrzucam jako podłoże, takiego tłuszczu pod co? Pod taki placek z jajka, bo ja za jakieś Tam już chłopak pisał, że będzie w pół do dziesiątej na siłowni Ja za jakąś godzinkę, 15 wyjeżdżam, bo jest 13 po ósmej Muszę moje pomócz troszeczkę dzieci ogarnąć. E, no, godzinkę 15 Także akurat robię to podłoże tłuszczu. Wrzucam na to e, 4, tak, 4 żółtka. Tam 5 jajek, 5 białek wypuszczam. Jedno żółtko sobie tam zostawiam na później, tak, żeby tam rozkopać. Tam z czymś sobie takim, tak jak mówię, zawsze ten olej kokosowy. Do tego tam coś jeszcze dorzucę. No, zobaczymy. Dzisiaj może coś tam zmienię, albo jeszcze lniany do tego dodam. Zobaczę. Masełko, tak, zacząłem to masełko wrzucać przed treningami, jest tej energii więcej Także mówię, robię taki placek No tak wygląda moje śniadanie, co jeszcze? Mam tam o 10 Czy o 10, nie wiem, o którym mi tam już pisał Jednego fajnego chłopaka na siłowni, któremu co? Ostatnio podeszłem sam, powiedziałem tak Chcesz? Pomogę Ci, bo widzę, że się męczy. Tam dużo, tam dużo jest. Tam jest jakieś 106 czy tam 107 kg przy wzroście metr siedemdziesiąt Nie widać, no nie widać ani tych zarysów, nie widać. Ee, no ulanie, no ulanie jest takie ciężkie, gdzie chłopak się mnie pytał, czy tam, no głupie pytanie, no, no co, co mogę powiedzieć, no czy mogę mu ogarnąć testosteron, no halo. Ja wyglądam na dillera. No, ja mu mogę pomóc i powiedzieć, jak to się powinno robić, od czego się powinno zaczynać. No, i tak to niestety powinno wyglądać. Nie róbcie czegoś takiego. Podchodzisz do kogoś i pytasz się, czy umie coś ogarnąć. Bo co? Bo jest trochę większy. No, fajna sprawa. Bardzo niefajna, ale co? Pomagamy tym ludziom, wyciągamy do nich ręce. Bo jak ty mu nie pomożesz, to on sobie krzywdę zrobi. Mordeczka, pozdrow